Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w Elden Ringu. No i cóż, kolejny już odcinek, w którym to mam nadzieję, że nie będzie za dużo lagów i zacinek. Tak się zdenerwowało. Nie planowałem tego, żeby nie było. Ale tak, no właśnie, kolejny epizod, kolejny odcinek, w kolejny moment na przeżywanie różnorakich przygód i problemów. I w sumie nawet nie wiem, czemu wskoczyłem na strugę i zacząłem jechać gdzieś, skoro tak naprawdę to co chciałem zrobić, w sumie od czego zacząć, to tak de facto, dosłownie level up, bo trochę się pobawiłem tą dzidą, jakkolwiek to brzmi. I ogólnie tak, i stwierdziłem, że jak już mamy, to pora podbić chociaż do tych 20 punktów wiarę. I na obecny moment na tym zakończymy. Może umysł na 14 w sumie. Jeszcze... wydaje mi się, że tak będzie dobrze. No i właśnie, w tym momencie zakończymy. Następne co, rozwijamy witalność, bo będzie to zdecydowanie bardzo przydatne. A bez witalności, powiem wam szczerze, wydaje mi się, że się nie uda. Dlatego też tak. Witalność, wiary wystarczy na to, żeby mieć w porządku obrażenia. Plus 11, 80, czyli już 91. I tak, stwierdziłem też, że czy tego chcę, czy nie, muszę jakąś broń sobie ulepszyć na plus 3, jeśli mamy sobie mieć szansę z Margitem. A szybko nawet sprawdzę. Margitem. Tak. Bo dzisiaj to, nie ukrywając, to jest mój główny cel, pozbyć się dziada. Pewnie to nie wyjdzie tak łatwo. Dlatego też może jakieś tam półśrodki zastosujemy, które pomogą nam trochę to ułatwić. Z moim świętą włócznią, którą mi się grało w miarę przyjemnie. Nie powiem najprzyjemniej, nie powiem nieprzyjemnie. Chciałbym się właśnie udać do miejsca, w którym teoretycznie... że gdzieś możemy znaleźć rozwiązanie tego problemu. Jeśli chodzi o ulepszenie broni do plus 3. Gdzieś tutaj jest trupek, przy którym na pewno był chociaż jeden kamień. A mamy ich obecnie, jeśli nie mylę, 6? Nie, 4 dopiero. To potrzebujemy jeszcze ich dużo. Dobrze, mamy już 6, a to tylko 4 i... Tak, nie ma jej tutaj i zamiast tego jest złote nasiono. No tak, czuję trochę déjà vu. Jakbym już... Jakby mnie to już spotkało, ale... Szczerze nie kojarzę, żeby tak było, chociaż... Tak były, ja już nie pamiętam, czy mi to spotkało, czy nie. Wiem, że jej nie ma, bo już ostatnio spotkaliśmy gdzie indziej, ale sytuacja nadal dla mnie dziwna, że zostawiłam sobie nasiona złote. Oj. Laguje gierka. To mocno laguje w tym terenie wiecznym. Dowe, więc może będzie stabilnie. Ja czy to jest kwestia już samej gry niż moich ustawień, czy coś, bo teraz mam ustawienia dosłownie, powiedzmy, zminimalizowane pod wieloma względami. Byleby właśnie unikać się opóźnień, lagów i tym podobnych. I co? Mamy teraz dosłownie tylko jedynego miejsca, dosłownie, jak już to powtarzam. Jedynego, w którym wiem, że leżą właśnie takie... jakieś... W sumie leżą tu raczej, będzie siedzący chyba na krześle, jeśli się nie mylę. Gorzej, że go nigdzie nie widzę. Wiemy. A póki co... Znaleźliśmy kolejną sekcję z grobami. Podobno do tej, która była gdzieś tam wcześniej. W tym pogrobnie, jak to się tam nazywa, więc podejrzewam, że to będzie tak samo. Mnóstwo run. Prawda, jedynki, więc. Nie dwójki też dają. Miło. Oj, nawet piątka się znalazła. Co? Okej. Jedyna z niego co wypadło? Ruin. Okej, ale takie... Dobra, wniosek następujący. To coś, cokolwiek to jest, jest bardzo groźne. Ma skłonności samobójcze. To też warto. Chodź. Ja, czy tu... Czy ja zginę przez... agresywną kozę? Tak, agresywna koza od tyłu i to wprowadziło chaos, który mnie teraz dobił. Oj, no cóż, idealny start po prostu. Całe szczęście jesteśmy w miejscu, w którym łatwo możemy tam wrócić, więc Wiostruga. Torrent, czy jak to chcecie nazwać.
prostu jedź. Jedź czym prędzej, może nam się nawet to uda. O tym jak będziemy mieli broń już na plus 3. Mam tutaj włócznie. Lepszenie święte. Moją wspaniałą mocą świętego ostrza. Wydaje mi się, że będziemy mogli już mierzyć się z dziadem złym, niedobrym. Margitem. Chyba. Znowu nie pamiętam. Nie, ja się tego nigdy nie nauczę, jak on się nazywa. Okej, okay, unikłem jednej rzeczy przynajmniej, super. Ale... Jakby mi ta koza znowu trafiła w plecy i... Dobra, run. Okej, okay, czyli one... Żyć co niektóre. Uuu, to jest niebezpieczne. Dobrze, co zauważam teraz, bo gdyby nie to, to byłby problem większy. Ale tak... Znaleźć tego gościa. No, trudno się mówi. Skoro jego nie mogę znaleźć, to może warto będzie pojeździć... Tak, tutaj czegoś poszukać. W panych wieżach. Czy co to jest? Wejście do nich. Wydaje mi się, że to może być trochę trudne, żeby się tam dostać. Ja wolę nie próbować. O, jesteśmy tutaj w tym miejscu, w tym ten gigant zeskakuje tam wcześniej. Jak się idzie do zamku. Miły widok. Ale nadal to nie jest to, czego szukam. Czyżby to było tutaj? Błagam, żeby to było tutaj, bo wiem, że gdzieś jest, ale nie pamiętam gdzie. To chyba to miejsce i kamień kowalski 1 razy 3. Okej, nie pamiętam, że to są aż 3. Kam i mamy już prawie wystarczającą ilość. Czy jeszcze czegoś brakuje w sumie? Mamy ich 7. Brakuje jeszcze w sumie 5. Jeśli się nie mylę, bo trzeba 2, 4, potem 6, więc. Jeszcze to nie wszystko. No co za tym idzie? Będzie trzeba jeszcze trochę się siłować, pomocować i podobne. Tak, schodź spokojnie z konika. To nie tak, że on chce cię zabić, ten gościu. A zanim ci zeskoczyć z konia, to nie. Spokojnie sobie schodzisz z radością. Mam 5 teraz na życie. Wydaje mi się, że powinienem też dodatkową na manę sobie załatwić. Ale trudno już. Ja tu płakać i tak. Będę pewnie potrzebował więcej życia niż many. O nie, kolejny. Serio, kolejny. Mogli strzały przyjemnie tyle. Fajnie, tylko że mam sporo opóźnienia na uniku. Nie wiem, czy wiecie, jest po mojej stronie, po stronie gry, czy tak to jest naturalne i tylko mi się wydaje, że jest jakieś sporo opóźnienie. Troszkę mi stwierdzić, natomiast widzę, że jesteśmy w jakimś terenie ciekawym. Jakaś chałupka i chyba to jest miejsce łaski. Potencjalnie tak. Dobra, weźmy, zobaczmy. A my? A, jest jakieś zagrożenie w pobliżu, czy co, że to nie działa? Halo, łaska. Jakiegoś powodu nie działa. A, teraz zadziałasz? Dziękuję. Dobra. I... Klapa wojennego mistrza. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm? Despite the collapse of the Golden Order. Nie mam pewności, moja wiara jest niezachwiana. Gram pod wiarę, to moja wiara jest niezachwiana. Tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. O, proszę, nauczy umiejętności. I co my tu mamy? Ej, popiół wojny na dziewiące pchnięcie, szybki odskok, burzowe ostrze. Fajne, fajne. Odbicie. Okrzyk wojenny, wytrwałość, kopnięcie.
cięcie z obrotu i brak umiejętności. Interesujące. Na razie niczego tu nie będę brał, ale okej, fajnie. Mam tutaj wielką stertę różnych rzeczy, które możemy brać. I zobaczymy, co jeszcze powie. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Okay. Float in your boat, eh? Well, there's no rush. Knowledge of the arts can wait another day. Nie tyle co zajmuje broszka, co raczej na razie stwierdzam, że szkoda mi to wajeruny wydawać na to. Nie, żeby to było słabe czy coś, ale wiecie, no gram pod wiarę w głównej mierze, więc nie wydaje mi się, żeby to było aż takie sensowne i nie mówcie mi, że to jest to miejsce. A, nawet jestem. Powiem wam szczerze, przypominam to jedno miejsce, w którym byłem chyba na tamtym zapisie. Nawet bardzo mi to przypomina, ale nie jestem pewien. Okej, ten pies jeszcze bardziej mi przypomina, że to może być to miejsce, o którym myślę. Jeśli to jest ono, to wow. Dziwne, że nigdy... Dobra, nigdy nie sprawdzałem terenów okolicznych, ale to tym bardziej mi zaskakuje, jak dużo jest pod nosem po prostu ciekawych rzeczy, których nawet nie zauważyłem. Dlatego też od razu może z góry powiem jedną rzecz. Nie spodziewajcie się po mnie, że będę tu właśnie na 100% przechodził jakieś wszystkie super optymalne decyzje, wszystko super. Wszystkich NPC-ów po prostu, wiecie, spotkamy, wykonamy ich quest, coś. Nie. Jeśli o czymś nie wiem, coś przygapię, przeoczę, zrobię nie tak jak powinienem, to po prostu trudno i tyle, no, będziemy żyć z tym dalej. I tak, definitywnie na tym podejściu tutaj byłem chociaż raz. A co to konkretnie będzie, to nie wiem. Czy na ogonie. Dobrym problemem? Patrzę też na to, że reszta gromadki też już się na mnie rzuca. Łącznie z tym... O, tutaj gościem! Okej. Ten gościu jest zdecydowanie problematyczny. Nie lubię po prostu wiecie nikogo, kto ma wielką tarczę, typu pawęż i tak dalej. Chodzi o wrogów. No dobra, w PvP też nie. Chociaż prawda jest taka, że w sumie to nie za bardzo grywam PvP, jeśli chodzi o Soulsy. Tak, wszystkie takie rzeczy to bardziej skupiam w PvE i kooperacji ewentualnie. PvP to po prostu nie moja bajka i teraz zginę właśnie przez to, że mi postać unik robiła strasznie wolno. I naprawdę nie wiem, czy to jest kwestia jakiegoś input laga czy czego. Kurczę, może nawet warto byłoby się pokusić o to, żeby... Wiecie co, to będzie ryzykowne. Ale zamiast grać w ten sposób, chciałbym przejść na pełny ekran. Zamiast ustawień maksymalnych wysokie, tak jak ja to zazwyczaj sobie sam robię. Z wyłączonym rozmiciem buchu. No tak, do tej pory jak grałem prywatnie, to na takich ustawieniach siedziałem i było dobrze. Więc teraz nie przejmując się tym wszystkim, chcę sprawdzić, czy będzie działać. Ewentualnie obniżając jeszcze trawę do niskiego czy coś. Albo do średniego, mniejsza. Po prostu chcę sprawdzić, jak będą FPS-y, wiecie, żeby może naprawdę mógł grać tak, jak gram do tej pory. I czy to nie zmniejszy mi input laga, ale związanego z... Mitywnie. FPS-y jest mniej dużo. Ale wydaje mi się, jakby było bardziej responsywne. Może będę musiał trochę popracować nad ustawieniami, wiecie, jakieś takie dobrać inne. W sumie co głupoty gadam z tym wszystkim, wziąć inne. Ostatnio widziałem na Reddicie jedne ustawienia, które ponoć są rekomendowane dla wszystkich według jednego gościa. Ile w tym prawdy, czy one są dobre, nie wiem. Stwierdziłem, że nie będę ich sprawdzał, ale skoro na okienkowym bez ramki mam lag inputowy, przynajmniej tak mi się wydaje na razie, a na tym to mi laguje, to spróbuję zrobić tak jak... brakuje mi teraz słów, ale jak sam
człowiek, u którego to widziałem, mi proponował. 4. 4 na średnie, następna pozycja, 2 wysokie, 1 średnia, 2 wysokie, dobra. Teraz znowu reset i zobaczymy, jakie będą FPS-y. Wiecie, nie wiem, czy to naprawdę jest dobra opcja. Może poszukam naprawdę jakichś ustawień, na których będę mógł nagrywać w ten sposób, bo nie ukrywam. Jeśli input lag ma tutaj być mniejszy, to jestem gotowy się silić nawet na niskich detalach, byleby tylko... No byleby tylko mieć stabilne te FPS-y. Ale z tego co widzę, to niestety nie ma szans. Nie ma szans podczas nagrywania. FPS-y są... bardzo niskie. Raczą. Czyli mam wniosek, że to w sumie jest kwestia... A jak to się nazywa? Jakoś prawdopodobnie z nagraniem, bo jak mówię tutaj... Na podobnych lokalizacjach łaziłem prywatnie. Chociaż chwila, może się ustabilizowało. O, potencjalnie tak. Nie, już znowu widzę 54, więc niestety. Ale muszę sprawdzić naprawdę jedną rzecz, bo jeśli to zadziała, to przynajmniej wiem, co zrobić w kwestii. Co się nazywa? A jak z unikaniem? W sumie tak samo, chyba. Samo. Więc niepotrzebnie się męczyłem z tym wszystkim. Okej. Okay. Dobra, no to w takim wypadku... Chociaż... O. FPS-y się ustabilizowały. Nie, dobra, to było tylko złudne. Złudna nadzieja. W takim wypadku... Będę musiał, kurwa, naprawdę... O tym, jak tutaj ewentualnie powalczymy jeszcze chwilę, odzyskamy, a nie, już ogólnie odzyskałem, dobra, zapomniałem o tym. Ale jak właśnie jeszcze z nim powalczymy i albo zginę, albo coś, to potem cięcie i chyba będę musiał... Aha, tak, po prostu wrócę do początkowych ustawień, skoro... Jednak nie był input lag, tylko to się tutaj właśnie czeka na uniki. No dobra, wszystko już wrócone do normy. I teraz mogę powiedzieć wam, że jeszcze też zastanawiam jedną rzecz. I tutaj potrzebuję odpowiedzi naprawdę od kogoś, kto się zna bardziej niż ja. Ale tak, Elden Ring, jak gram na 4K, na takich porządniejszych ustawieniach, korzysta z prawie całej mojej karty. Ma tam, powiedzmy, używanie 70%, czasem do 80%, nawet 90% potrafi podskoczyć. Okej, rozumiem to. Ale wytłumaczycie, czemu? Nawet jeśli używam kodeka nagrania procesorowego, przy czym procesor ma prawie bezczynny, w momencie, w którym... skraszowało. Super. Po prostu super. Ale właśnie, wracając. W czasie, kiedy ja będę tutaj naprawiał grę, może zacznie działać. Wytłumaczcie mi proszę, czemu? W momencie, w którym mamy zużycie karty gry w 70%, nagranie na kodeku procesorowym uruchomione, karta graficzna podskakuje 2%, a Elden Ring na grę traci miliony FPS-ów. Bo tego nie rozumiem. Może to być kwestia naprawdę procesora, albo kości RAM, czy czegoś wszystkiego. Nawet ewentualnie jakieś wady karty graficznej, no nie wiem. Chociaż to jest ciekawe, bo naprawdę to jest tylko podczas nagrywania. Bez nagrań mogę wam zagwarantować, że wszystko działa bardzo dobrze, płynnie i bezproblemowo, więc no... Naprawdę mnie to zastanawia, ale teraz mniejsza nadal. Szybko po prostu kontynuujmy i... Oby to bardzo mnie crashowało, bo jeśli będzie crashować, to się załamie. I nie crashuje, dobra. Dobra. Nie crashuje. FPS-y już w normie, czyli na maksie. Mogę nawet licznika wyłączyć, bo w sumie jak gram na tych ustawieniach, to... FPS-y jak spadałem, to jest chwilowy spadek związany tylko i wyłącznie z problemami, powiedzmy, właśnie silnika gry. Ewentualnie może jakieś tam... kowo intensywne lokacje też mogły robić problemy, ale no. I no. Ponieważ w takich momentach jak ten, to zastanawiam się, czy naprawdę nie załatwić sobie jego monitora na zamianę. Tak najłatwiej to określić. Na rozdzielczości właśnie Full HD, bo obecnie mam właśnie tylko ten monitor 4K, na którym to Full HD nie wygląda najlepiej. I muszę albo grać tak jak teraz i to, no, nie jest najlepsze. Albo, tak jak to było w poprzednim odcinku, który nagrywam trochę inaczej. Tamto miałem grę w malutkim okienku. Fajnie się nawet grało tak w okienku, przypominało mi to stare czasy.
jeszcze z laptopa. Ale tak, wracając. Ale no. Drugi natomiast ma rozdzielczość na tyle małą, że... A powiedzmy, że tamto Elden Ringa nawet się nie po co odpalać. No, i przez to tak naprawdę nie mam niczego pomiędzy. Albo muszę się użerać z tym. A z brzydkim wyglądem u mnie i lagami na nagraniu. Właśnie, albo brzydki wygląd u mnie, albo lagi na nagraniu. Nie ma niczego pomiędzy, co jest smutne. Dobra. Więc może ktoś z was będzie znał odpowiedź, czemu tak się dzieje. Ja niestety tego nie znam. Póki co, tak. Powinniśmy chyba tu skończyć już walkę. Prawdopodobnie lepiej chyba będzie się grało w tym okienku, jak tak myślę. To okienko pozwala mieć wszystko widoczne pod ręką, że tak nazwę. A tam przynajmniej nie ma rozmazanej grafiki, tak jak u mnie to strasznie się rozmazuje. A teraz spi. Bo jeszcze jakbym tu zginął w takim momencie, to bym się załamał totalnie. Ale okej. Dobra, 3000 run już jest. 21 minut nagrania, co jest fatalne, no ale... Okazuje po prostu, jak bardzo nie umiem i... Tarcza żelazkowa z herbem bestii. Nie wiem, czy to żelazkowa jest prawidłowym określeniem, ale... Niech będzie już, że jest. Nie chce mi się to z tego sprawdzać. Dziab, 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 dziab. Dobra. Dziękuję za bełty, dziękuję za... Aplin. Choć pierwszy raz słyszę takie określenie. W sumie słyszę, czyli widzę. No wiecie, o co chodzi, więc... Chyba niepotrzebnie gadam nawet. Okej, dobra. Nie wiem, że... Zginę. No, naprawdę? To było takie dosłownie tak zrobione, że nie dało się tego... przerwać. Uniknąłbym okej, ale on by znowu gryzł. Ja uniknąłbym... No, super. Ginę. Ale dobra. Teraz nawet nie będę już czekał. Po prostu... Szybko jedziemy wziąć te runy i może tam dalej pojedziemy po prostu poszukać czegokolwiek, no. Najlepiej to, jak mówię, szukać jakiejś okazji do podniesienia kamieni. Całych, no. Kowalskich, jeśli gdzieś tutaj będą, no. Potencjalnie mogą być. Super. Jedziemy. Ja jak ke... Okej, a tego nie pamiętałem. Pewnie tak było też ostatnio. Nie mówię, że nie, ale no nie kojarzyłem tego. Ale dobra, mniejsza. Jesteśmy teraz tu z tym dyniogłowym, czy jak mu tam. Zobaczymy, czego pokonamy przy użyciu ognia. I tak. Póki co dostaliśmy tutaj kamień sanktuarium. I tak, jesteśmy ponownie w miejscu, które już powinniśmy znać, jakkolwiek. I kamień kowalski 1x2. Dobra, tego nie pamiętałem, a jest to miła niespodzianka. I wróciliśmy do pogrobna. Kolimgrave. Dobra, skoro już tu jesteśmy z powrotem, to... Ja jakoś ostatnio zdobyłem te kamienie, więc może warto byłoby właśnie tak pojeździć, poszukać. I coś jeszcze takiego wyjątkowego mam tutaj do dodania? Chyba nie. Poza tym, że definitywnie dzisiejszy odcinek musi się zakończyć spotkaniem z Margitem. Margitem. Jest to... Death has left its mark once again. A to ciekawe. Nie było go tam, a jest w takim miejscu jakimś. Tarnished, are you? I'm known as Dee. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. The village here has been touched by death. And worse yet, it is home to a mariner. If you value your life, then go no further. Aha. Turn back. Okej.
Gorszego tekstu nie mogłeś powiedzieć. Naprawdę, nie mogłeś gorszego tekstu na odstraszenie mnie powiedzieć. Dotknięta przez śmierć, nie idź tam. Zawróć, póki możesz. A ja na to... Idź sobie, gościu. Zachęciłeś mnie jeszcze bardziej, żeby to odwiedzić, więc... Znaleźliśmy jakieś nowe tereny. I ja już chcę zwiedzać, zamiast robić to, co w sumie... Sam sobie obiecałem wcześniej. Ale dobra, nie przejmujmy się tym, zobaczmy, co to w ogóle jest i tak. Takie tereny mokre. Wioska w wodach przyzwania, okej, podoba mi się nazwa. I jakiś dziadek na łódce pływa. To jest boss? Okej. Marynarz Kościej, to jest boss. Ciekawą nazwę, muszę przyznać. Zobaczmy, jak w ogóle by to sobie z nim radził. Ładne obrażenia. Okej. On tak ostrzegał, a ja tutaj nie widzę, żeby to było aż takie groźne. Co on robi? Halo, co on robi? Okej. Halo, co jest? Nie uderzaj mnie łódką, halo. Okej, ma tutaj swoje trupki, które jak widać są trupkami powracającymi do życia po śmierci. I ma jakieś swoje inne triki. Dobra. Nie wiem, co to był za atak, ale zobaczmy w ogóle, czy możemy się pozbyć tych trupków jakoś efektywnie. Oj tak, możemy. I widzę, że moja broń jeszcze rozwalę tak totalnie. Dobra, marynarz Kościej, widzę cię marynarzu. Robić na czerwono, dobra, będzie przywoływał. Z tego, co się zorientowałem. Ale... On tak mówił, zawróć, póki możesz, jest niebezpiecznie. A powiem szczerze, wydaje mi się to bardzo proste. Wiecie, nie wiem, może to jest kwestia tego, że mam teraz świętą broń, a to jest na przykład boss podatny na świętość. Wiecie, nie wykluczam takich możliwości, ale... Gdzie tu niebezpieczeństwo? Powiedzcie mi, bo to jest... Morowe korzenie, prochy szkieletów, okej, ale z czym są morowe korzenie? Chwilę, to pewnie będzie gdzieś tutaj? Nie. Dobra, to nie tutaj, tutaj mamy kolejne prochy, tu mamy szkieletów, ciekawe. Może do kraftu? Morowe korzenie. Tu są. Poszukiwane i pożarne przez bestialskiego duchownego. Wow. Dużo mi to nie mówi, ale dobra. I wiecie co, po raz kolejny wydaje mi się, że znalazłem coś, co jest dużo prostsze od Margita do zrobienia, więc... Wow. Ja bym tego Margita musiał zostawić naprawdę na późniejszy czas, bo to chyba nie jest obszar, do którego trzeba iść. How would you like to earn the strength of beasts? Okay. Inclined to haunt more of those who live in death and weed their death root, then I'll introduce you to Garank, the beast clergyman. Ooh. I have a matter of my own to attend to, and the beast himself wishes for someone to take my place. What say you? Pozwól się przedstawić, dobra. I've marked the location for you, of a hidden gateway. It will lead you to Garank, the beast clergyman. Najpierw pojawił się czerwony znak. Brama teleportacyjna. Ej, to jest ta brama, którą widzieliśmy. Ja widziałem, czy to jakiś teleport. Wiecie co? Nie ma, przebacz, idziemy tam. Idziemy tam, jak tylko skończę zwiedzać tą wioskę. Okej, wiecie, to jest super. Ta woda się ciekawie. I dobra, ci, którzy żyją w śmierci, to chodzi o szkielety po prostu. Dobra, warto wiedzieć. Widać, że święte wzmocnienie na mojej broni po prostu je rozpada całkowicie. Więc fajnie. Odłamek ludzkiej kości. Okej. Podoba mi się to. Ale nadal nie rozumiem, czemu gra mówi idź do Margita, idź do zamku, idź do Margita, idź do zamku. A tutaj patrzcie, ile jest po prostu...
rzeczy do zrobienia i to takich... powiedzmy w miarę łatwych. Wiecie, nie zmienię swojego planu, że chcę się dzisiaj zmierzyć z Margitem, ale tak, no sam zamek prawdopodobnie będzie musiał poczekać na inny czas. Tu się dzieje tyle ciekawych rzeczy. To jeszcze takich, na których czuję, że jestem w miarę silny i sobie radzę i w ogóle. Żal byłby po prostu, wiecie, no, zająć się czymś, co jest trudne. Nie sprawia takiej satysfakcji ani nic. Tylko co, tu mamy kolejny kamień kowalski. Super. Potrzeba nam jeszcze tylko dwóch. Dobra. I na następny raz zdecydowanie jeszcze tak dodam wam tylko na szybko, by to grało w okienku. Bo widzę, że w tym okienku po prostu te spadki FPS-u, które czasami się zdarzają tam o te kilka klatek, są mniejsze, więc no. Ale co dziwić, jak tam nie trzeba rozciągać wtedy tego wszystkiego. Tam byłem, tutaj jeszcze nie. O, widzę coś, widzę. Prawdopodobnie tutaj trzeba będzie dać ten swój kamienny klucz. Akurat mam ich kilka. Chyba dwa jeszcze mam, bo no poza nagraniem po prostu płaziłem po miejscach, w których powinienem pozbierać rzeczy, które ostatnio pamiętam, że miałem zebrane. Co to niektóre i no, przy okazji te klucze właśnie też podniosłem, ten drugi, wiecie. A ty co to za miejsce? Pochodnia. I brama. Oby te żółwie nie okazały się krwiożercze. Ale nie są. Dobra, więc to jest chyba jakieś bezpieczne w miarę miejsce. Mamy tutaj talizman zielonego żółwia. Okej, talizman zielonego żółwia. Ma w nazwie talizman, więc podejrzewam, że to tutaj i zwiększa szybkość odzyskiwania energii. O tak! Zdecydowanie o tak! Oj, tak. To się przyda. To się zdecydowanie przyda. Ale dobra. Dobra, full focus, skupmy się na celu. Bo wiecie, fajna znajdźka i tak dalej, ale no... na celu jakim jest zwiedzanie tej wioski. Sama znajdźka to niewiele. Wydaje mi się, że słyszałem skarabeusza, bo tutaj mają charakterystyczne takie odgłosy. Jakiś był... No nie wiem. Jeśli był, to pewnie uciekł. Co, no, czy w tej wiosce jest cokolwiek więcej, czy chociaż... raczej powinien powiedzieć w ruinach wioski, bo tak de facto to już ciężko nazwać. A poza tą czaszką, która skrywa w sobie runę 1 pewnie, oczywiście, to nie widzę za wiele, więc no. Może to miało służyć bardziej jako taka arena starcia z tym bossem. Bardzo nawet prawdopodobne, więc... dobra, nie będziemy zbytnio przedłużać. Jeszcze to kiedyś może powrócimy, póki co trzeci kościół, idziemy do tej teleportacji i no, zobaczymy dokąd to nas zaprowadzi. Bo nie ukrywam, jestem bardzo podekscytowany tym, że mam te nowości. Ale zanim tam pójdziemy, bo jak zapewne wiecie, możemy tam zginąć. Dwa poziomy w życie. Tak chociaż do tej 15 chcę. Chociaż do tej 15 życie, nawet 20, bo może więcej. Rozumiecie. Ja chcę po prostu mieć gwarancję, że nie umrę przy pierwszej lepszej okazji. Ale dobra, ostatnio to sam znalazłem, bałem się ruszyć, a ty... tutaj się okazuje, że jednak chyba powinienem to ruszyć od razu, jak tylko miałem okazję. Zapewne te... Dobra. Chcesz się udać w inne miejsce? Oczywiście. Dawaj. O, wiadomości, tak, ekran wczytywania, standardzik. Smocze kurhany... Greyola? Co? To jest jakiś posąg wielki. Wiecie co, ja może tam lepiej nie będę szedł, bo ten posąg to jest wróg. Zobaczmy co jest tutaj. Chociaż boję się tego, że tu jest znak przywołania. Jeśli to będzie jakiś boss, to ja nie chcę. Sanktuarium Bestii. Okej. Gdyby nie to, że widziałem tutaj ten symbol łaski, to bym się podejrzewał, że wiecie... obawił się, czy tam podejrzewał, naraz tak powiedziałem, podejrzewał się, czy jakoś tak, ale na mniejsza. Czy to byłby boss fighter, jak jest miejsce łaski, to chyba boss fighter nam tutaj nie zrobią. Podaj morowe korzenie, rozmawiaj, a zobaczymy od rozmawiaj.
Okej, czyli nic nam nie powie. Podaj morowe korzenie. Ile chcesz przekazać? Jedne, przecież tylko jedne mam. Okej. Trochę tak niepokojąco to wygląda, ale dobra. Okej, pieczęć bestii. Oko bestii. A dobra. Oczywiście. Oczywiście, ale wygląda, że na to, że będzie tu więcej. Zobaczmy szybko, co to jest w ogóle. I gdzie to jest? Pieczęć bestii, oko bestii. Oko bestii podobno drży, będąc w pobliżu morowych korzeni. Czyli co, będziemy mieli jakiś sposób na wykrywanie tych morowych korzeni? Dobra, a pieczęć bestii... A, to jest coś takiego. Macie inkantację bestii? Co? O, święta pieczęć zapewniona przez... Grakła, bestialskiego duchownego. Rzadki bebelut, który pozwala na wykorzystywanie siły do inkantacji? Okej, czyli teraz... Grając pod siłę, byśmy mieli bonusy do tego? Ale mniejsza. Ślad pozorów symbolizuje gniew... Grankła. Wzmacnia bestialskie inkantacje poznane od Grankła. Okej, dobra. Bestialskie inkantacje, dobrze, to wiecie co? On nam będzie oferował inkantacje. Mnie to zachęca do współpracy, jak najbardziej. Gdzie to jest? Patrzcie, jaki to jest daleki zakamarek! Wyrzuciło nas chyba na drugi koniec świata. Wow. No dobra. A w takim wypadku, skoro tyle się stało, to de facto zaraz będziemy iść na Margita pewnie. Ale jeszcze chcę sprawdzić parę rzeczy. Po pierwsze, czy ten gościu wróci tutaj nagle? Wrócił. You've met Garank, I take it. Then owing to our duties shared, we are now comrades in arms. I think you've earned this. The power of the Golden Order to aid the hunt of those who live in death. Okej, okay. I informacja od nauczy inkantacji? Co? Klinga porządku? Chwila, 13 wiary? O! Sprawia, że on już w prawej ręce zdaje święte obrażenia. Okej. Okay. Okej, okay. I litania prawdziwej śmierci. Ej, wow! Super, super, będziemy musieli to zdobyć wcześniej czy później. Nawet nie będę czekał, bo wiecie, NPC potrafią uciekać tutaj. Używam wszystkich jedynek, zobaczymy ile to da. 4000. Łącznie mam 5. Uczymy się obu, ja to wolę mieć. Co prawda wymaga inteligencji, co mnie zaskoczyło. Ale może też pod pewnym podbijemy, a póki co informacje. That I might put this crooked land to rights, following only the guidance of the Great Elden Ring. Those who live in death fall outside the principles of the Golden Order. Their mere existence sullies the guidance of gold, tainting its truth. And so it is, the vermin must be exterminated, down to the very last. Okej. To mi się podoba. Dobra. Teraz, skoro przy tym wszystkim jeszcze jesteśmy, to... Sprawdzić, czy tutaj czegoś ciekawego jakoś gdzieś nie ma? Jeszcze? Nie ma jakichś nowych dialogów? Czyli muszę zdobyć wielki run i coś tam, dużo tekstów. Dobra, mniejsza. A i tak, zobaczmy wszystko, co gdzie jest dostępne. Bo wiecie, chciałbym mieć po prostu możliwość dokładnego zbadania tych terenów. To jest tak naprawdę, najprawdziwiej. I... O, nie ma jej. Teraz ona gdzieś poszła znowu. Super.
A, przy okazji tak, tutaj jeszcze nie gadałem z tą, z nią, ale to kiedy indziej i przyniosła się w takie miejsce. A, okej, okay, to zaraz nie pogadamy, tylko zobaczymy, czy Kowal coś o tym nie powie. I'm sorry I doubted you. Okej? Nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale dobra. Thank you very much. I have you to thank, don't I? For persuading Master Hugh. I can happily announce that he has taught me the noble toil of spirit tuning. I'm as yet unsure of what I might be able to accomplish. But if I might be able to help you all, I'd certainly like to try. And if there's any chance to ease the suffering of my dear men who were grafted, well, I certainly must try. Roderica, the Spirit Tune Apprentice. Pleased to make your acquaintance. Dostrajanie duchów. Korzystając z menu dostrajania duchów, możesz wydawać runy i cmentarne konwali, by wzmacniać duchy, które przyznasz popiołów. Tam był jeszcze jakiś inna informacja. Poczekajcie, zaraz tutaj to zrobimy tylko. To będzie chyba w ekwipunku. Pole przyzwania, nie. Sakwy, nie. Bo tam było coś innego, ale przez przypadek klikłem. Tutaj przyzwanie duchów, nie. Nie ma tej informacji? Oj, będę musiał w takim razie zobaczyć na odcinku. Ale dobra, a... O, nagrobna konwalia 1. Możemy ulepszać duchy. Tego się nie... żem się nie spodziewał. Dobra. W takim wypadku... Postanowione. Chcę ulepszyć sobie... jak to się nazywa? I wyjątkowe prochy. Dobra, nie rozumiem, ale chcę chociaż wzmocnić jedną rzecz, z której definitywnie będę korzystał. O, a tu wymagasz dwójki. Nawet się z tym nie spotkałem. Ale dobra, chcę ulepszyć meduzę, bo powiem szczerze, uwielbiam meduzę. Niejednokrotnie mi udowodniła swoją wartość, więc... Meduzę ulepszamy. Włócznie na plus 2. Jeśli znajdę jeszcze gdzieś brakujące mi kamyczki, 2, dodamy plus 3. Skalowanie zmieniło się na 90 plus 14. Niewielce, ale no tak, i tak to bierzemy. Zaraz idziemy na Margita. Nie ma, że nie. Jeśli dostałem tutaj opcję ulepszenia meduzy, to powiem szczerze, żalem byłoby tego nie użyć. Ale zanim to muszę jeszcze naprawdę pomyśleć, co, jak, gdzie, kiedy. O, może naprawdę są jeszcze jakieś miejsca. A co tutaj jest? Że mętnych wód. Wiecie co? Tak, prawie o tym zapomniałem, ale jest jeszcze jedno miejsce, w którym wydaje mi się, że mogę znaleźć trochę kamyków. Odcinek znowu będzie przydługawy. No trudno. Ale jak mówię, chcę pójść na Margita jak najlepiej wyposażony. Akurat w tej kwestii wydaje mi się, że włócznia plus 3 będzie cenna. Każde ulepszenie daje mniej więcej po 5 obrażeń, więc zamiast 90, 95, no wydaje się być sporą zmianą. I wiem, że pewnie mam materiał na 4 potencjalnie, ale 4 nie robię. Na 3 na pewno, bo ta broń po prostu jest przyjemna. Plus 3 kamienie okazuje się, że łatwo zdobyć. Tak, wypadają z tych chochlików, czy jak to tam je nazwać, a... Wiecie, w tych podziemiach całych. Wypadają też z tych zwykłych tutaj rycerzy, tych takich podstawowych, więc wiecie, no... To nie jest tak, że one są ciężko dostępne. Trzeba czasu, to się wyfarmi. Właśnie, tylko czasu. Ja ci mówiąc, będę je farmił, jeśli trzeba. A póki co, to są trupy. Zobaczmy, czy... Tak.
jeśli mamy świętą broń, to faktycznie te trupy po prostu nie wstawiam już z martwych. Ale musi to być święta broń z aktywną tą mocą, bo zauważam, że bez niej to muszę i takie normalnie dobijać. Bo okazuje się, że dobić ją można zawsze. Nie musi to być tylko na świętej broni. A i zaraz też to właśnie pokażę. Jak mam określić świętą moc, to po prostu oni się rozpadają od razu tak całkowicie. Widzicie? Tutaj teraz on jeszcze żyje. Można go dobić. No. Ale teraz tak, od razu mówię, tutaj idziemy spotkać się z Patchesem. Nie wiem, czy u niego właśnie można było kupić te kamyki, czy nie. Ale coś mi się tak kojarzy, gdzieś tutaj coś było z tymi kamykami. Jakoś takie znalazłem. Jeśli nie było to bezpośrednio u Patchesa, to może to było gdzie indziej, ale no. Nawet jeśli to zawsze, przynajmniej będę miał już Patchesa też załatwionego. I oczywiście przypominam, Kaidan nie biorę. Chcę spróbować po prostu swoich sił bez nich i... Dobra, zapomniałem, że jeszcze inwazja tu jest niezrobiona. Ja. Teraz tak, cel jest bardzo prosty, a przeżyć, aż ten Juraczek mu tam nam pomoże. O ile jego pomoc w ogóle będzie potrzebna, prawdopodobnie będzie, ale no... Okej! Ta włócznia jest dobra do... Tak, Jura, jest! Na roll catching, jest idealny. No nie! A było tak blisko. A, i sądzę, coś dziwnego jest tutaj tak z wodą. No niestety padłem. A było blisko. Ale dobra. Runu mi nie szkoda, bo dużo ich tam nie było. Jura zaraz też tam dołączy, ponownie. Po prostu... Może spotkamy się, jak już to załatwię, bo i tak wiecie, jak to się skończy, więc no. No, dobra. Jak mówiłem, udało się. Niestety, utraciłem przy tym te runy. Ginąc na szkieletach, tak. Totalny wstyd i hańba. No niestety, zdarza się. A teraz, skoro już przy tym jesteśmy, to idziemy właśnie tutaj. Jak mówię, zajmiemy się Patchesem. A jeśli chodzi o jego towary, to tam... Zajrzę nawet jeszcze na szybko sobie samemu. Tutaj proszę, macie, żeby było jasne. Pewnie i tak dam się wykryć, więc równie dobrze mogę już zadzwonić dzwoneczkiem. I w sumie nie wiem, po co robię to w ten sposób. Dużo wydajniejszy będzie, od razu aktywować moją świętą moc. Wiecie. Głównie dla zwiększenia obrażeń, przez co... No, łatwiej będzie tutaj wygrać. Jedna butelka. I niewiele czegokolwiek innego. I tak raczej nie będę w Patchesa rzucał ogniem. A nawet jeśli to... Dużo nie stracę. Na użyciu tutaj tego, więc dobra. Idziemy tutaj. Jeśli nie ma szczególnie cennego u nich... tej skrzyni. A może się mylę i tu właśnie były kamienie? Nie, grzyb. A, czyli kamienie, o ile tu rzeczywiście były i nie mylę tego z innym miejscem, to muszą być u Patchesa do kupienia. Ej, no cóż, no cóż. A, i przy okazji jeszcze taka ciekawostka, a dwoma czasami tamten gościu był w stanie mi już całe krawienie nałożyć, więc... Prawa? A póki co, no. Bierzemy to. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief. The gods demand repentance. Cough up. Okej, tam się pojawia. Dobra, masz dużą tarczę. Ale ja mam coś lepszego. Ja mam włócznię. A ty masz... Co to jest? Nie. Nie, no wygląda mi to na... Coś takiego wrednego jak mgła...
A ta, mgła korozji. Ale dobra, daliśmy radę. Finally come round, have you? I knew you would. You're a man of reason. True and true. Dobra, mniejsza. Dobra, dobrze, że to wybrałem, bo już bałem się, że przeklikując szybko coś zmienię. A, dobra. A teraz tak, spotkamy się za chwilę, jeśli znajdę tej kamienie, jeśli nie, to pójdziemy szukać ich gdzie indziej. Oj, no cóż, no, patches nie miał. A kamieni, więc gdziekolwiek one były, niestety to jest... A póki co mam tu pełno glutów. Ale mimo wszystko, o... Są tu też jakieś drzwi, które... Właśnie... O które sobie przypomniałem, w sumie przed chwilą, że w sumie są. Do ostatniego podejścia, bo... Na mojej prywatnej postaci ani razu tutaj nie zaglądałem. A wydaje mi się, że może tutaj coś być takiego, więc... Katakomby mętnych wód, ja to nadciągam. Zobaczymy, dokąd to prowadzi. Wiecie co? Nie. 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 Katakumby nie. To nie mogę. Za dużo to zajmie czasu i tak jesteśmy już na wykończeniu. Cóż. Może lepszym wyborem naprawdę będzie pójść się zmierzyć z tym Margitem w takim stanie, w jakim jesteśmy. Wiecie, jedna rundka, nic więcej. Przy okazji tutaj coś jest. O. Okej, tam też coś jest, no co trzeba będzie to potem sprawdzić. Ale to później na spokojnie. A zanim coś, co tutaj pozbądźmy się tego głupiego tutaj śluzu ze zwłok i... jak tylko się ich pozbędziemy, będziemy mogli otworzyć mapę, to szybko idziemy na Margita. Trzeba 52 minuty, znowu za długi odcinek robię. Niestety. Kościół... Kościół. A, kościół Ritz. Kim na jezioro, co? A nie, dobra, przepraszam bardzo, to całkowicie nie to miejsce, którego szukam. Tunel do zamku. Tak, to jest to. A, właśnie, jestem taką... Ciekawe, czy to się przez zamek, znaczy do zamku wejść z drugiej strony może. Tak całkowicie naprawdę pomiędzy Margita. Nie wiem. I tak, teraz na wszelki wielki, żeby nie było, tutaj siadamy. Widzę tutaj tego znaka, ale nie ruszę go. Ja, moja meduza i moje kule ognia musimy wystarczyć. A tonarze ściągamy, pochodnie ściągamy, na jej miejsce wrzucam tarczkę. Jeśli by się okazała potrzebna. I zapraszam na pierwsze starcie Margitem. Dobra, to już było. Dzień, meduza plus jeden. 16. Wielka mi różnica. Dobra, to teraz lekkie leczenie. Aktywujemy święte ostrze, który bił mu 104. Samo w sobie. I zobaczymy, jak sobie z nim poradzimy. W takiej formie, tylko łykniemy tutaj. I w sumie święte ostrze się skończy, zanim będę miał okazji dziabnąć nim. Ale i tak. Oj, zginę przez brak wyczucia timingów u niego i innych tego typu działań. O, no nie trafiło go, ledwo. Ale dobra. Dobra, chodź tu, Margit. Chodź tu. Boisz się mnie? Boisz się kogoś, kto inwestuje w wiarę? Przecież zawsze wiara... Przecież wszyscy mówią, że wiara to słabość. Wiara jest dla kożuli. A tutaj proszę, boisz się mnie. Robisz odskoki ode mnie. Chociaż mógłbyś jak mężczyzna z mężczyzną ze mną walczyć. Jak boss z graczem. Nie przejmując się niczym. No to tchórzysz.
Mhm. O. Okej, okay, uniknij, to może przeżyjesz. No nie zdążyłem. Kurczę, nie zdążyłem. Oj, patrzyłem, leżę w statyw, jak podnosiłem kubek z herbatką. Oho. Nie wiem, naprawdę wydaje mi się, jak miał takie opóźnienie dziwne na padzie. A może nawet mam, nie wiem. Ale tak, idziemy jeszcze raz. Dwie próby chociaż. Dzień, dzień. Okej. Okay. Zajmij się nim meduza. Chociaż wiem, że to jest błąd. Powinienem się skupić na tym, żeby on nie ruszał meduzy jak najdłużej w pierwszej fazie. Ale trudno. A właśnie, jeszcze ogień może na nim przetestuję teraz z 20 wiary. Też nie. Co, ja się będę bawił jakimś głupim ogniem? Naprawdę? 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 Czy ja się tak łatwo daję trafiać? Okej. Okay. Okej. Okay. Wygląda na to, że ostrożne korzystanie z tego, co mam tutaj dostępne, powinno zadziałać dobrze. A, i przy okazji właśnie jeszcze zobaczmy, ile ogień mu zada. 166! Dobra! To może jednak lepszym wyborem będzie właśnie miotać w niego ogniem. Gorzej tylko, że wtedy się skupi na meduzie, a tego byśmy nie chcieli. No i rzucając ogień też jesteśmy bardziej podatni na to, że właśnie dostaniemy ze sztyleta. Pewnie zrobi coś, co przerwie mi oczywiście mój atak. O, i nie ma meduzy. Ale czy jej trucizna wystarczy? Niestety nie sądzę. Okej. Okay. Dwa dziabnięcia. Więcej nie robię. Za duże ryzyko. Okej. Okay. Dobra. Jesteśmy już teraz jak równy z równym prawie. Mówię prawie, bo jednak to ty jesteś tutaj bossem. Ale dawaj, pokaż na co cię stać. Jestem gotów. Okej, okay. Oszczędziłeś mnie idealnie, Margit. To był największy błąd, jaki mogłeś sobie zapewnić. A wiecie co? Tutaj może nawet zaryzykuję, wezmę w dwie ręce tą dzidę. Okej, okay, kręciołek z ostrzem. O, niestety mnie chwycił za pleca. Gdybym miał odrobinę więcej many, to czuję, że mógłbym to ugrać bez problemu. A tak tutaj, teraz czuję, że może minimalnie zabraknąć. Znaczy wiecie, nie jest źle, ale... Po prostu, że to zwiększenie obrażeń delikatne może by mnie tutaj uratowało. Dobra, mamy to. Mamy to. Dla wszystkich, którzy wątpili, że dam radę, że poradzę sobie bez Kaidan. Owszem, mam meduzę plus jeden. Owszem, mam dzidę świętą plus dwa. Ale za drugim podejściem to zrobiłem. Dobra. Mamy to. Powiem szczerze, jestem usatysfakcjonowany z tego wyniku.
Jestem naprawdę usatysfakcjonowany. Bez przyzwania. I bez... Dobra, bez przyzwania, wiecie, takiego pełnoprawnego, tylko z Meduzą i bez Kaidan. Po prostu... Nic więcej do dodania poza tym, że dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i wybaczycie mi taki długi ponownie odcinek. I tak, w następnym możemy powrócić do zamku. Jednak... ja jednak preferuję chyba zwiedzanie otwartego świata. Tak więc, no, wiadomo, czym się zajmiemy. A póki co, to by było na tyle, więc no, do zobaczenia, no i trzymajcie się. Hej, hej!